W tym filmie szlifuję zderzak, leżę pod samochodem, rozmyślając, po co mi to wszystko, przyciemniam odblaski i wiele więcej. W poprzednim filmie zamontowaliśmy inne mocowanie rejestracji. Niestety to mocowanie odsłoniło wszystkie niedoskonałości zderzaka. Więc pierwsze co chcę zrobić, spróbować choć troszeczkę poprawić przedni zderzak. Jako że ten zderzak i tak nadaje się tylko do przelakierowania, to postanowiłem poćwiczyć sobie takich trochę rzeczy typu szlifowanie, zobaczyć jak się lakiery trzymają, jak się poleruje takie lakiery. To wykorzystam właśnie go do celów takich trochę, żeby się nauczyć, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Ale jak widzicie, kupiłem sobie takie tutaj dobierane zaprawkowe lakiery i poradziło to sobie naprawdę całkiem w porządku. Mam tutaj możliwość, żeby polecieć z grubej rury, dlatego zobaczymy jak to się zachowa na takich większych pęknięciach. A może coś z tego akurat wyjdzie. Osoby o słabych nerwach niech na chwilę odwrócą lepiej wzrok. Szczerze wam teraz powiem, tak już się tutaj z tym wszystkim bawię, że mogłem kupić po prostu puchę lakieru pod Mazdę, puchę lakieru bezbarwnego i po prostu zrobić to samemu i pewnie by to wyszło jeszcze lepiej. Ale zobaczymy, co się da zrobić w taki sposób. Ale zmieniam podejście, bo tak się składa, że taki lakier, ogólnie czarny połysk, żeby było śmiesznie, jest praktycznie identycznym kolorem jak właśnie na dworze tej mojej Mazdy. No po prostu sami zobaczycie, jak to ostatecznie wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie najgorzej, a jak będzie źle, to ten zderzak i tak dużo gorzej nie będzie wyglądał niż wcześniej. Byłem normalnie jak zwykły człowiek, kupił szpachlę do zderzaków i to zeszlifował ładnie, zaszpachlował wszystko, to ten zderzak pewnie by wyszedł prawie jak z lakierni i na pewno nie byłoby takich pajączków. No podejście tak średnio udane bym powiedział, ale może będzie troszeczkę po prostu lepiej wyglądało. Ale i tak fajnie, bo ten lakier zaprawkowy trochę powypełniał mi te właśnie pęknięcia. Trochę mniej to widać. To jest efekt mniej więcej po trzech warstwach lakieru też bezbarwnego. No jak na razie widać, że jest taka skórka pomarańcza, ale jak najbardziej to ściągniemy też. I ku mojemu zdziwieniu, wykonując tą naprawę rzeczami, które do tego się kompletnie nie nadają, efekt jest całkiem nie najgorszy. Myślałem, że to będzie o wiele gorzej wyglądało, ale zobaczcie sami. Oczywiście tu jest mnóstwo niedociągnięć i to nie wygląda idealnie, ale wolę taki wygląd zderzaka niż jak ten popękany z białymi prześwitującymi pajączkami. Na Instagramie zadecydowaliście, że będziemy oklejać te odblaski, które są w zderzakach, ciemną folią. Spróbuję swoich sił i zobaczymy, czy uda się w ogóle w jakikolwiek sposób te odblaski przyciemnić. Jedyny problem, jaki widzę, to są tutaj te wystające napisy. No ale bez próbowania nigdy nie dowiem się, czy się uda. Odblaski trzeba zdemontować i oczywiście dokładnie je wymyć, aby nie zatrzymać żadnego brudu pod folią. Nigdy wcześniej nie oklejałem żadnego elementu, więc to są moje kompletnie pierwsze kroki z folią. Zdążyłem się przekonać, że nieocenioną pomocą jest tutaj opalarka, bez niej byłoby ciężko osiągnąć taki efekt. Montaż z powrotem jest tylko formalnością i zobaczcie efekt przed i po. Teraz przejdziemy sobie do ogarnięcia tego wydechu. Jak widzicie, teraz to trochę dziwnie wygląda, ale już wam tłumaczę dlaczego, bo kiedyś parę lat temu, ze 2 lata temu chyba, okleiłem ten wydech taką srebrną, aluminiową taśmą, no żeby to lepiej wyglądało, bo jak widzicie pod tym, no nie zbyt ciekawie. I klej z tej folii się zwyczajnie spalił i je zaczęła odchodzić, więc zrywam to wszystko i na Instagramie zadecydowaliście, że chyba najpierw zrobimy to na srebrno. Jak mi się nie będzie podobało, to zrobimy na czarno. Dobra, wyczyściłem już ten wydech, zdjąłem tą starą folię, tą taśmę, w sensie aluminiową, i tak się przyglądam. No i gdyby nie było tutaj tego na środku takiego przypalonego, tego takiego brązowego, to ja bym chyba ten wydech próbował polerować, bo ta tutaj prawa strona wygląda bardzo fajnie, jak jest taka świecąca. No ale no nic, no chyba takiego efektu nie uzyskam, bo jest na środku przypalone takie. A do tego
wydechu będziemy używać sobie takiego lakierku. Mam nadzieję, że go zobaczycie. Zwykły bol srebrny, taki do zacisków. Sprawdził się przy osłonie termicznej, przy samym kolektorze wydechowym to nie schodzi, więc myślę, że na takiej puszce sobie też spokojnie poradzi. Wam pokazuję, jak to wygląda. Uwaga. Tyk. Pucha się. W sumie ładnie świeci, nie ma żadnych zacieków. Elegancko pokrył ten lakier. Myślę, że to wygląda dużo, dużo lepiej niż takim tym przepaleniem na środku. No nie jest to chrom, tak jakby to była z kwasówki wypolerowana, fajne. Tak bym najbardziej chciał, ale nie jest też źle. Jako że jest już dzisiaj środa, a w sobotę jest zlot, to niestety mam coraz mniej czasu. Planowałem, aby wstawić film dzisiaj, właśnie w środę, więc dlatego mam jeszcze parę rzeczy tutaj do zrobienia przy samochodzie, ale nie będę w stanie po prostu tego fizycznie już nagrać. Mam dużo innych rzeczy też na głowie. Te trzy rzeczy, co teraz wam pokazałem, myślę, że to są trzy rzeczy najciekawsze też, więc reszta typu mycie z woskowaniem to już gdzieś na kanale jest, jakieś robienie drobnych zaprawek na lakierze tym lakierem zaprawkowym, to też średnio ciekawe. I jeszcze możecie pytać, jaki zlot w ogóle? No zlot to będzie 20-lecie klubu MX-5. W skrócie już mogę wam wszystko powiedzieć. W sobotę jedziemy na tor Modlin, po torze Modlin mamy afterparty, jak dobrze pamiętam, gdzieś obok Zegrzeb. Ta impreza sobotnia jest zamknięta, trzeba było się zapisywać i zakupić sobie po prostu na to wjazd, ale w niedzielę za to będzie wielka parada w Warszawie. Będziemy jechać swoimi samochodami, policja będzie nas eskortować, startujemy o 11 spod domu mody Cliff. Z tego zlotu oczywiście coś tam postaram się ponagrywać. Mam nadzieję, że wielu z was też zobaczę osobiście i będzie też okazja, aby pogadać. Mam nadzieję, że nie powypadały wam oczy z orbit przez to, co widzieliście w tym filmie, ale mam nadzieję, że film się wam spodobał. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej mazy, to oczywiście subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym filmie i mam nadzieję, że z niektórymi z was nawet w ten weekend. Do zobaczenia i cześć!